57 osób. Tylu z was postanowiło kupić ten tani badziew, o którym mówiłem w ostatnim filmie o drukarkach 3D. Wywiera to na mnie presję, że teraz muszę wam pokazać, jak to ustawić, żeby cokolwiek z tego wyszło. Bo mi na przykład wyszła. Rozkładana katana! Ho, 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 ho. Jakie to jest dobre? Jakie to jest zbędne, ale jakie fajne. Jedziemy. Na tej samej drukarce wydrukowałem w tym tygodniu tego otolejącego się węża, składaną kostkę, czy z rzeczy bardziej potrzebnych faktycznie uchwyt i obudowę na action 2 do cineloga. Także ja jakoś tam sobie ogarnąłem te ustawienia. Da się tym drukować, nie jest tak łatwo jak na Prusie, ale spoko. Praktycznie wszystko co chciałem wydrukowałem i działa. Złożenie tej drukarki nie jest jakoś ultra skomplikowane i w sumie, tak jak pokazywałem wcześniej, jest tu instrukcja dołączona z obrazkami. Także musicie wybaczyć, pominę ten krok. To na co zwrócę uwagę, to jednak kilka takich drobiazgów, na które trzeba zwrócić uwagę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ta szyna musi być równolegle zarówno do górnej poprzeczki, jak i do blatu stołu. To jest stół grzany z angielskiego hotbed. Nie ja to wymyślałem. Chodzi o to, że ta głowica, jeżdżąc po szynie lewo-prawo, musi być zawsze równolegle do stołu. Jeśli nie będzie, wtedy raz, że ciężko będzie wypoziomować stół, a dwa, że. Wydruk może być przekoszony, cały przechylony w bok Drugą ważną rzeczą jest ten gwintowany pręt, który Odpowiada za podnoszenie i opuszczenie głowicy On musi być przykręcony tak, żeby stał idealnie prosto Jeśli będzie wykrzywiony I będzie się obracał W trakcie pracy No bezpośrednio wpływa to na jakość wydruków Negatywnie W mojej drukarce nieprzykręcony od nowości był Wyłącznik krańcowy Również osi Z on znajduje się tutaj. Za zadanie ma zatrzymanie całej tej szyny jadącej górę-dół. Więc jeśli on będzie luźno, będzie za nisko. Cała głowica razem z dyszą będzie uderzała o stół. A to jest krótka droga do zniszczenia stołu i zniszczenia dyszy. Nawet przy pierwszym użyciu. Może użyję profesjonalnego narzędzia. centymetr od dolnej części czujnika do górnej części podstawy. Będę się tym bawił cały film. Tutaj w trzech zdaniach, jak działa drukarka 3D? Materiał, z którego drukuje drukarka 3D, dostarczany jest w szpulach. I na szpuli nawinięta jest taka oto żyłka. To się nazywa filament. Filament wkładamy Tutaj przez czujnik końca filamentu. Tam jest przełączniczek, który kliknie, kiedy się filament skończy, i drukarka będzie wiedziała, że się skończył. Następnie idzie przez ekstruder, który jest po prostu silnikiem krokowym z zębatką, którego zadaniem jest wpychać filament dalej. I wpycha go w tą oto rurkę, rurkę Bowdena. I tą rurką filament idzie sobie tutaj. Do głowicy drukującej, tutaj jest element. Tam w środku nie będę tego rozkręcał. Tak zwany blok grzewczy, który podgrzewa filament do zadanej temperatury. Ten filament ma się rozpuścić, przejść w stan taki płynny, półpłynny. Jak zwał, tak zwał. Ma cieknąć, a nie kapać. I następnie wpychany jest tutaj w dyszę. Tą dyszą nakładany na stół. Stół, który w tym wypadku jest podgrzewany. No i stół jest podgrzewany po to, żeby wydruk w trakcie tego, jak rośnie, w trakcie wydruku, no, nie przewrócił się. Tu sobie stoi coś, co się drukuje, a stół rusza się. Ojej, się nie przykleiło. Dlatego istotne jest, żeby temperatura stołu była odpowiednia dla danego materiału, z którego drukujemy. Ma się przykleić w trakcie drukowania, ale nie stopić i nie przykleić na stałe do stołu, bo to niszczy wydruk i stół. I marzenia dziecka o mieczu, który się skleił i już nigdy się nie rozłoży, bo była za wysoka temperatura. Życie. Cholernie ważne jest wypoziomowanie stołu. Przed pierwszym wydrukiem. Od tego, czy stół jest w idealnej odległości od głowicy, od dyszy, przez którą wychodzi filament, zależy od, po pierwsze, czy wydruk przykleje się do stołu, a po drugie, czy. No, nie ma drugie. Jak będzie za wysoko, to się nie przyklei. A jak będzie krzywo, to tu się przykleja, tu się nie przyklei. Albo tu się przykleja, tu się nie przyklei. I to ogólnie no, musi być równo. Więc co ja na robię, to ustawiam ten stół tak, żeby na pewno głowica, obniżając się, nie uderzyła w niego. Potem odpalam poziomowanie, applications i leveling. No i czekam, aż głowica dojedzie do pierwszego punktu. I wtedy, korzystając z tych śrub pod stołem, ustawiam go tak, żeby odległość była odpowiednia o tym za chwilę. I Powtarzam to dla wszystkich czterech punktów w czterech narożnikach stołu. Taką kalibrację trzeba wykonać 2-3 razy pod rząd i wtedy mamy pewność, że wykonana będzie dobrze. Czy pewności nigdy nie ma? Bo ogólnie w idealnym świecie to stół, czyli bed z angielskiego, byłby idealnie prosty, a on jednak jest lekko pofalowany. Są to ułamki milimetrów prawdopodobnie, ale no, nie jest idealnie prosty. Co to jest odpowiednia odległość dyszy od stołu? Wiele osób mówi, i ta metoda w sumie się sprawdza tak dla lajków najlepiej, że jest to odległość, w której kartka papieru A4 włożona między stół a dyszę jeszcze się przesuwa, ale już czuć opór, że ma ciasno. W instrukcji obsługi tej drukarki napisane jest między 0 a 0,5 mm. I ja to robię na oko. Jak tak się zbliżysz i z tyłu sobie położysz latarkę i widzisz, że jeszcze prześwituje i jest tam jeszcze jakaś przerwa, to jest odpowiednia wysokość. Ja wiem, to jest bardzo precyzyjne określenie odległości. No, kartka A4 faktycznie się klinuje i szoruje. Jeśli zaczniesz wydruk i zobaczysz, że on się nie będzie przyklejał do stołu, tylko... Filament będzie tak jakby spadał z góry na stół, to znaczy, że jest za nisko. No. Jeśli będzie słyszał takie zgrzytanie metalu o metal, no to wtedy stół jest za wysoko. No dobra, da się drukować. To teraz jeszcze co drukować? No, ja bym proponował modele 3D. <laughs> Pliki, które pobierasz z internetu, będą miały rozszerzenie STL. Bazę takich rzeczy do wydrukowania zostawię poniżej. Pliki STL to model, a ten model trzeba pociąć czyli przetłumaczyć na język drukarki 3D nie można jej wysłać pliku 3D i powiedzieć rać sobie jednym z najpopularniejszych, jednym z najłatwiejszych slicerów którego używam do tej drukarki jest kura przez C ja drukuję z tego Fiberlogy Easy PLA link też będzie w opisie jest to dość tani, ale nie najtańszy i bardzo prosty w wydruku materiał temperatura drukowania nawet napisane, między 200 a 230 stopni Celsjusza Tak się też składa, że dokładnie przy tych samych parametrach, mogę drukować sobie Sainsmarta i Esan Czyli te TPU, te filamenty giętkie, miękkie, plastyczne Także stół ustawiam na 50 stopni Celsjusza, psikam klejem w sprayu, Cestik, jego też podlinkuję Dysze rozgrzewam do 210 i drukuję Wszystkie te rzeczy wydrukowałem praktycznie w tych samych parametrach i przejdźmy do konfiguracji kury W programie AltMaker kura wchodzę w preferencje, następnie drukarki i klikam Dodaj drukarkę. Teraz non network printer, czyli drukarka offline, i tutaj wyszukujemy sobie custom custom fff. Ja ją nazwę moja nowa alfa u50. Dodaję. Ustawiam rozmiar pola roboczego 260x260. Wysokość to 270 czy tam 80, nieważne. Heated bed, czyli grzany stół, tak mam. Reszty nie ruszam. Ekstruder. No i grubość filamentu. U mnie jest 1,75 mm. Jest to najpopularniejszy, najpopularniejsza średnica filamentu, jaka jest dostępna w Polsce. Upewniam się, że tutaj Wybrana jest ta drukarka, którą dodałem. No i do naszych wydruków z reguły wystarcza profil draft. Drukarka teraz zrobi każdą warstwę o grubości 0,2 mm. I w ten sposób drukowałem praktycznie większość swoich rzeczy. Czasem, jeśli chcę mieć większą dokładność i mam dużo więcej czasu, ustawiam na 0,1 mm. Co jest jeszcze bardzo ważne do ustawienia, to wypełnienie. Od wypełnienia zależy sztywność wydruku, jego odporność na złamanie. 20-30% to jest taki dobry parametr. Jeśli w TPU zostawię 20%, wtedy jest ono dość, dość miękkie. Miecz samurajski drukowałem z wypełnieniem 60%. Temperatura druku w moim wypadku 210 stopni Celsjusza. Korzystam z kleju, więc 50 stopni wystarczy na Stole. Prędkość wydruku może być taka, jaka jest. 60 mm sprawdza się. Jeśli przedmiot będzie wysoki, tak jak ta katana, mogę zwolnić do 50. I tutaj ważna opcja: travel, czyli głowica przemieszcza się między obrysami, między wydrukami. Ja zawsze chcę mieć włączony Z-hop. I ten dzióbek też zaznaczam. Jeśli Drukarka skończy rysować jeden obiekt, jeden obrys, podnosi dyszę do góry i opuszcza w drugim miejscu. Nie ciągnie się z jednego miejsca w drugie, nie zostawiając takich nieładnych śladów. Reszta zostaje. O, 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 I jeszcze support, czyli podpory. W niektórych wydrukach są podpory wymagane, w niektórych nie. I to też zależy od tego, co drukujemy, w jaki sposób drukujemy. To, jeśli wydrukuje się na płasko, potwór nie potrzebuje. Ale jeśli chcielibyśmy wydrukować to w ten sposób, to na czym ma się wydrukować? No musi tu być podpora od tego wystającego elementu do samego stołu. Bo inaczej drukarka narysuje to w powietrzu i to wszystko spadnie i się zepsuje i nie będzie dobrze. Taki element na płasko również bez podpór. Z reguły w pliku, który pobierzecie do druku, będzie opisane czy drukować go z podporami czy bez, w jakiej orientacji, jaki materiał, jakie wypełnienie. Wracam z grubością warstw do 0,2 mm Klikam pod niej I plik G-code zapisuję sobie Na kartę SD Z dokładnie tych samych ustawień skorzystam jeśli będę chciał drukować TPU ale to sztywny TPU taki jak właśnie Esan czy SynSmart O którym wam mówiłem już wcześniej No i w zasadzie tyle Mając te ustawienia, mając plik przeciągnięty na stół, klikam slice plik gcode przegrywam na kartę pamięci print, wybieram plik karty sd i obserwuję aha, bo jeszcze nie powiedziałem jak tutaj filament załadować to też nie jest jakieś super trudne trzeba pamiętać, że filament żeby wszedł w dyszę no to ta dysza musi być rozgrzana do odpowiedniej dla tego filamentu temperatury tu napisane Między 200 a 230. Ja ustawiam 200, ale gdzie ustawiam? No właśnie. Menu, Unload, z klawiatury ustawiam temperaturę i przesuwam suwaczek, żeby to się włączyło i grzało. Teraz będę widział, że temperatura się podnosi. Kiedy będzie 200, po prostu wkładam tu, przepycham rurką, aż poczuję opór. I będzie widać, że tutaj. No, wychodzi już taka wąska nitka gotowego do druku filamentu. Dużo informacji, jak na jeden film, który raczej miał być rozrywkowy. Ale gdybym wiedział, że tylu Was to kupi, to bym. <śmum> sam to sprzedawał. <śmum> Dzięki za oglądanie. A ja się biorę za jakieś drony. To co? Do następnego. Ej.